Dzień dobry, moi kochani. Witamy się z wami w kolejnym filmie na moim kanale. Muszę mówić troszeczkę ciszej, dlatego że Edziu śpi w samochodzie. Jedziemy po dywan. Miała być wykładzina. Finalnie padło na dywan. Dużo z was pisało mi, że no, że wykładzina niepraktyczna i tak dalej. Generalnie na początku byliśmy na 100% nastawieni na to, że będzie wykładzina. Po przemyśleniu sprawy zmieniliśmy jednak zdanie i stwierdziliśmy, że chyba dywan będzie lepszą opcją, bo abstrahując od kwestii kotów, które raczej do sypialni nie wchodzą, przeważyła kwestia Edka i się trochę baliśmy, bo jeszcze w ogóle wybrałam taką jasną tą wykładzinę, że faktycznie no będzie ciężej po prostu dbać o czystość. Także pomyśleliśmy, że może po prostu... O, jest. Dzień dobry. Cześć, misiu. Tam? Jedziemy tam. Do Decathlonu chcesz? O Boże, ja muszę mu buty zamówić do kąpieli. Tak? No. A, słuchajcie, stwierdziłam, że pojedziemy do komfortu, ale potem pomyślałam sobie, że jak wtedy byliśmy w tym takim outlecie, hedonizm on się chyba nazywa, to były tam bardzo ładne dywany. Zobaczymy, co tam jest. Jak tam nic nie będzie, to wracając mamy jeszcze po drodze. A ty w ogóle wiesz, jak jechać? Bo ty bez nawigacji jedziesz, że ty źle pojechałeś, Kotuniu. Skąd ty taka informacja? No bo to było w lewo. Tak? Jesteś pewna? Nie, nie jestem pewna, bo mi się pomyliło z tym szklarzem. On chyba był w lewo, tak? A to było tu? No. Tak, masz rację, no. Tak, bo jeszcze staliśmy tutaj pod tym lidem i gadaliśmy przez telefon. Dokładnie. Tak czy siak, jedziemy do tego outletu zobaczyć, co tam jest ciekawego i może znajdziemy tam dywan i szybko pójdzie, a jak nie, to jeszcze zahaczymy o komfort. Komfort. Ja bym w ogóle wjechał do tego, do naszego sklepu, po jogurty. O Jezu, tak. Jak już tu jesteśmy, to tak. Moi drodzy, jest i on. Zakupiliśmy dywan. Jest on tutaj. Ale jest bardzo ładny, zwykły, prosty. Uwielbiam ten sklep. On ma taką dobrą energię, ten sklep. Tak, fajni ludzie tu pracują. No ale zanim oczywiście... będziemy użytkować, to trzeba go odkurzyć. No, Edek kocha dywany, słuchajcie. Absolutnie kocha dywany. Tak, już właśnie podjęliśmy decyzję, że musimy kupić duży. Duży, tak? A ten idzie do salonu. Siema. Mamy dzisiaj jakiś taki zakupowy dzień. No. Co prawda wróciliśmy do domu i było dużo planów, a... A plany były takie, że wy poszliście spać, a ja sprzątałem. No, tak. Ja miałam jakąś dzisiaj migrenę, strasznie bolała mnie głowa, bardzo mieliśmy słabą noc. Chcesz wody? Mieliśmy tak słabą noc, że Jury poszedł spać na kanapę, ja zostałam na polu bitwy za dzień. Dobra. W związku z czym nie spałam praktycznie całą noc i... Wyjdziemy tam, wyciągniemy go? No, nie, na pewno. Nie, spokojnie. Nie, przytulaj się, tak? No. Dobra, skoro tak uważasz. I powiem wam, że naprawdę mega źle się czułam. I Edek zresztą też nie czuł się najlepiej, bo był też zmęczony, więc poszliśmy sobie razem spać. Wstaliśmy, zjedliśmy, pograliśmy w piłkę. Film jeszcze dokończyłaś. Dokończyłam film, ogarnęłam dywan. Super, jak dosekwowałeś. Edward, słuchajcie, leci na dwie ręce. W jednym ręku banan, w drugim jabłuszko. I najpierw jest gryz banana, poprawka jabłkiem i fajnie. Moi drodzy, mamy kolejny dzień i to jest bardzo ważny dzień, także stwierdziłam, że muszę to uwiecznić, dlatego że dzisiaj, dosłownie za pół godziny, ma premierę program telewizyjny w TVN Style, którego współprowadzącą jest moja przyjaciółka Zola, co mówię z gigantyczną dumą, która razem ze swoją przyjaciółką Werką tworzą znajome planerki. Dziewczyna organizowała m.in. nasz ślub. No fajnie będzie Zolę zobaczyć na wielkim ekranie, co? No. Z tej oto też okazji gotujemy, robimy makaron z krewetkami. Kocham mówić gotujemy, robimy. Nie. Tak. Ba. Tak. Tym paluszkiem, gdzie jest si? Si? Si! Nasz syn jest po prostu niesamowity, mimo tego, że telewizor jest tutaj włączony, oglądamy program. Edward woli książeczkę, steroryzował wujka i jest czytane. Ciocia, tak! Ciocia jest w telewizji! Jestem właśnie w drodze na siłownię. No i bez ściemy wczoraj do programu grane były lody.
pamiętała, zjedliśmy z Piotrkiem Haagen-Dazy waniliowe z orzechami pekanu. One są takie pyszne, Jezu. No, zajebiste. Także dzisiaj rano trening. Będę troszeczkę pewnie pokutować od tej ilości cukru, którą spożyłam przed snem. Ale słuchajcie, zobaczyć Zolę na dużym ekranie. No, super, jestem bardzo z niej dumna i łezka się w oku kręciła, jak oglądałam, muszę wam powiedzieć, naprawdę ekstra. I super dziewczyny wypadły i Werka tak samo. Uważam, że one są po prostu stworzone, absolutnie stworzone do tego, żeby robić takie rzeczy. Posiłek potreningowy dla mnie i dla Pauliny. Ja mam aż 4 jajka, bo podzielę się z Edziem. Fasolka, tutaj mam jeszcze masełko truflowe i sałatka z pomidora, awokado, ogórka i uprażyłam orzechy nerkowca do tego. I jest oliwa z oliwek, sos balsamiczny, sól i pieprz, na to wszystko koperek. I tak się prezentują nasze bowle. Moi drodzy, ciocia zagoniła mojego syna do pracy. Super. I robimy porządek w garderobie. Tak, buty. I tak jak wam wcześniej opowiadałam, że tak sobie randomowo położyłam te rzeczy, no to one od tamtego czasu tak randomowo tutaj leżą. Dawaj, no, wiesz jakieś butki. I powiem wam, że nie sprzyja to ani temu, żeby był porządek. Mamie dajesz? Dziękuję, synek. Ja w ogóle sobie może tego kapcia założę. Jednego. A drugi jest tam. Buty tam stawiamy, tak? Ale zanim będzie porządkowanie, to musimy tutaj wszystko... O, ja sobie wejdę w tego kapciuszka. Wszystko stąd. Nie ma. Nie ma już, Edziu. Paulina bardzo lubi robić takie rzeczy, nie to, że ją zmusiłam do tego. Dobra. Ja lubię układać. Bardzo. Paulina i Piotrek ogólnie bardzo lubią porządkować, układać, segregować. No i postaw tam, mamie. Super, Edek. Dziękujemy bardzo za pomoc. Nigdy. Proszę. No. I połóż tam też budki. Więc kocham cię, ciocia. Proszę. Super. Dziękuję. Ale jesteś silny. Moi drodzy, ten makijaż po siłowni i całe ogarnianie się to dlatego, że właśnie jestem pod studiem. Biorę udział w podcaście na kanale TVN, który będzie dotyczyć życia intymnego po porodzie. Temat bardzo ciekawy, także nie mogę się już doczekać. Idę, słuchajcie, zestawiam kamerę, zrelacjonuję wam krótko po, jak było. Jestem już po nagraniach. Bardzo ciekawa rozmowa, ciekawa również dla mnie, ponieważ moją rozmówczynią była pani doktor, ginekolog. Także dowiedziałam się mnóstwo ciekawych rzeczy dotyczących... Nawet nie będę wam spoilerować, bo obejrzyjcie sobie, myślę, że to będzie bardzo fajny materiał. To w ogóle jest taki format, że nie ma prowadzącej, tylko są goście, wyłącznie goście. I my po prostu razem rozmawiamy i tak dalej, i tak dalej. Chociaż szczerze mówiąc, ja się trochę czułam jak prowadząca, bo miałam dużo pytań. No wiadomo, że w kwestii życia intymnego po porodzie pani doktor
mam przede wszystkim wiedzę, ja jej nie posiadam. Ja jedynie mogę powiedzieć o swoich doświadczeniach albo o tym, co mi się wydaje i tak dalej. Ale myślę, że rozmowa ciekawa. Paulina mnie w ogóle naprawdę pięknie umalowała. Nie wiem, jak ona to zrobiła, że nie widać w ogóle tego, co mam na buzi. A na mojej buzi jest tragedia. Chyba tak źle nie było jeszcze nigdy. Jak dzisiaj się zobaczyłam, słuchajcie, po treningu bez makijażu, to no słabo to wygląda. Mam nadzieję, że za chwilę się uspokoję i moja buzia też się uspokoi. Zaczęłam z powrotem używać takiego punktowego, ale proszę, to nie jest punktowe, ale ja to punktowo używam. Z kwasem azaleinowym z Health Labsa, to mi zawsze pomagało. Zawsze jakoś strasznie dużo kombinuję też na tej buzi i próbuję i to... Jak się ma coś sprawdzonego, jedną rzecz, to po prostu trzeba używać tej jednej rzeczy, a nie kombinować. No, niemniej jednak naprawdę jest słabo. Nie wiem, czy kiedykolwiek miałam na buzi taką tragedię, wiem, że tego teraz nie widać, bo tak jak wam mówię, Paulina mnie ostro po prostu, tu ja mam taką tonę tapety w tym momencie na buzi, a najgorsze jest to, że nie mam ochoty jej zmywać, bo serio mam teraz taką cerę, że po prostu nie lubię siebie bez makijażu. Ale każda z was pewnie, która miała trądzik, wie, o czym mówię, jaki to jest dyskomfort i jak to fatalnie wpływa na po prostu... to jak się czujemy i na wygląd, bo nawet jak się nałoży taką full tapetę, to ja nie wiem, na przykład się osobiście słabo czuję w takiej full tapecie i najchętniej chodziłabym z delikatnym, lekkim makijażem, ale jednocześnie jak już nawalę tej tapety, żeby przykryć te pryszcze, no to muszę umalować rzęsy i w ogóle, no bo to też głupio wygląda, jak jest tylko taka, wiecie, sucha tapeta. Odpalam autko i jadę do domu. Zjem coś dobrego, bo dzisiaj jestem o szejku białkowym, a jest godzina 14. Wypiłam sobie na siłowni jeszcze szejka i tyle, także jestem głodna, zjem coś i będziemy jechać, słuchajcie, kupić pieluchy, mokre chusteczki i tak dalej, bo chcemy wesprzeć ludzi poszkodowanych w powodzi. No właśnie stwierdziłam, że tak realnie po prostu chcę pomóc komuś, kto tego potrzebuje, więc napisałam na swoim kanale nadawczym, żeby dziewczyny pisały do mnie, jeżeli są ofiarami i są poszkodowane i jeżeli mają na przykład znajomych albo rodzinę i właśnie napisało mi kilka moich obserwatorek, że nie ma pieluch, mokrych chusteczek i takich w ogóle rzeczy stricte dla małych dzieci, więc bardzo chętnie pomożemy. Mega mi przykro. Nie umiem nawet sobie wyobrazić tego, jak muszą się czuć osoby, które muszą na przykład uciekać z własnego domu, często nie zabierając swoich rzeczy, bo po prostu... wziąć to najpotrzebniejsze i wyjść, już nie mają do czego wracać. I to zawsze tak cię nastraja do jakichś takich refleksji, że jednak, kurde, trzeba doceniać to życie bardzo mocno i cieszyć się każdą chwilą. Robimy właśnie zakupy dla dwóch właściwie rodzin i zastanawiam się, jak my to wyślemy. Śmieszny, Edek? Niesamowite to jest, że jesteśmy w Oszą i dosłownie co chwilę widzimy ludzi, którzy robią właśnie takie zakupy. Nie pamiętam, czy ja się tutaj wam żaliłam, czy ja się wam żaliłam na stories, ale moja cera ostatnio przeżyła naprawdę trudny czas, nadal przeżywa trudny czas i zrobiłam sobie takie zdjęcie i wrzucę wam to zdjęcie. Tak wyglądała moja buzia i zobaczcie, jak ona wygląda teraz. Ja wiem, że nie jest idealnie i mam tu dużo stanów zapalnych, ale zwróćcie uwagę, jak one złagodniały. Jak pięknie mi się zaczęło to wszystko wyciszać. Po raz kolejny uświadomiłam sobie, że nie ma co kombinować. Ja to po prostu się nie mogę nauczyć. Zawsze jak mam takie momenty, że mój trądzik powraca, chociaż nie oszukujmy się teraz, to on powrócił z jakąś po prostu, nie wiem, potrojoną siłą, to zaczynam kombinować i wiecie, ja to jakieś plasterki sobie zamówię na te pryszcze, a to jakiś nowy krem i tak dalej, bo zawsze myślę, że może to pomoże, może to zadziała. I kurde, wiecie co? Jest jeden produkt, który zawsze działa. Ja już nie będę kombinować. Acne Cream Solvon z kwasem azeleinowym od Health Labs Care. Jak mogliście zobaczyć, to cała moja dzisiejsza pielęgnacja to Health Labs Care. Specjalnie, słuchajcie, włosów jeszcze nie wysuszyłam, bo chcę sobie wysuszyć razem z wami tutaj i pokazać wam, jak pięknie one będą wyglądać. Dziewczyny, jak macie wypryski, borykacie się z trądzikiem, albo nawet jak po prostu, na przykład przed okresem macie pryszcza,
to to też można punktowo stosować i my to z Asią przetestowałyśmy na punktowo właśnie na pryszcze. Ja w ogóle tutaj mam prawie denko, ja znam ten produkt, to nie jest tak, że teraz zaczęłam go stosować i tak dalej, ale po prostu, tak jak wam powiedziałam, czasami sobie lubię pokombinować, popróbować nowych rzeczy i zawsze jednak wracam do tego. Genialny produkt, chyba najlepszy ze wszystkich, których używałam, jeżeli chodzi stricte o walkę z niedoskonałościami. I to stosujemy tylko na miejsca, gdzie są niedoskonałości, też nie można tego stosować codziennie. On rozjaśnia, on wyrównuje ten kolor skóry i zobaczcie serio, jak wyglądała moja buzia. Miałam mega po prostu czerwone te stany zapalne. Teraz, no nadal tu mam czerwone, wiadomo, to nie zniknie, wiecie, w moment. Ale jest o niebo lepiej. Muszę sobie takie zdjęcie zrobić, bo to akurat jest siłowni teraz w tym samym świetle, bo wiadomo, ja tutaj mam teraz inne światło, też to będzie zupełnie inaczej wyglądać. I to było zdjęcie telefonem, to jest kamera, okej, ale nadal je widzę po prostu, że jest różnica kolosalna i znowu się utwierdzam w przekonaniu, że jak walka z trądzikiem, z wypryskami punktowo, to tylko to. Tutaj mam denko mojego ulubionego kremu z Health Labsa. To jest krem odbudowujący barierę lipidową. Ten krem nazywa się Slow On i też wielokrotnie wam go pokazywałam. Zresztą tutaj to denko mówi samo za siebie. Pięknie regeneruje. Jeżeli macie problemy właśnie z odbudową tej bariery, to naprawdę wam pomoże. Mi bardzo pomógł i w ogóle uważam, że pomógł mi też. No właśnie, bo jak używamy tych wszystkich rzeczy na wypryski, no to wiadomo, że wysuszamy sobie skórę. Ja jeszcze trochę kombinowałam, używałam punktowo jakichś takich mega wysuszających, co spowodowało, że wysuszało mi tę skórę również dookoła, ta skóra schodziła. To jest never ending story, naprawdę. Zresztą jak któraś z was przechodziła przez trądzik, to na pewno wie, o czym mówię, jakie to jest upierdliwe, wkurzające i tak dalej. Dużo z was też pytało mnie, jak sobie wyciszyłam ten trądzik, jakie badania i tak dalej. Ja nie chcę tutaj się wymądrzać, bo ja to zrobiłam jakoś tak bardzo po swojemu, a jeżeli chodzi o badania, to właśnie teraz będę je powtarzać. Chociaż ja doskonale wiem, z czego to u mnie teraz wynika. Nie wiem, czy macie tego świadomość, ale stres naprawdę na maksa oddziałuje na nasze jelita, na nasz układ odpornościowy, w tym układ odpornościowy skóry. I a propos tego, o czym powiedziałam, probiotik mi acne. To jest, słuchajcie, probiotyk, który ma za zadanie wspomóc nasze jelita, a co za tym idzie? Skórę, bo zdrowe jelita to zdrowa skóra. Jeżeli chodzi o ten probiotyk, to ja po prostu sobie siedziałam na stronie Health Labsa i czytałam. Tam w ogóle jest bardzo dużo fajnych treści, takich bardzo wartościowych i edukacyjnych, jeżeli chodzi o zdrowie, pielęgnację i tak dalej. Jeszcze może się nie będę wypowiadała, bo nie używam tak długo, ale używam też tego. I w ogóle jak macie trądzik, to też spróbujcie sobie wprowadzić pielęgnację, która odbuduje barierę hydrolipidową. Ja mam wrażenie, że u mnie to dało naprawdę bardzo, bardzo dużo. A dzisiaj użyłam też balsamu i tutaj pokazuję wam dwa opakowania, dlatego że tutaj już mam denko. To jest lipidowy balsam ujędrniający Glow On. On ma kofeinę i karnitynę, ma hialuronian sodu. Słuchajcie, ma masło mango. Fajne jest bardzo to, że on super nawilża, aby w ogóle nie pozostawia skóry ani lepkiej, ani tłustej. I wiecie co? Chyba to, co wam pokazałam, to są tacy moi ulubieńcy Health Labsa. Suszę włosy i pokażę wam, jak pięknie będą wyglądały włosy po tym szamponie i po tej masce. To jest w ogóle maska z ceramidami, a szampon moim zdaniem genialnie oczyszcza skórę. Wyglądają pięknie włosy. Troszeczkę jeszcze z tyłu mogłabym dosuszyć, ale ja nie mam cierpliwości, żeby te włosy zawsze tak do końca. Wiem, że się powinno. Pięknie wyglądają, są takie jak tafla. Tutaj mam trycho szampon nawilżający z prebiotykami, a tutaj trycho maskę z ceramidami. I to jest linia Balance On. Ten szampon jest naprawdę super dla osób, które mają tendencję do przetłuszczania się włosów. Ja mam. I bardzo go lubię, mam wrażenie, że po nim zawsze moje włosy są takie mega czyste. Natomiast jeżeli chodzi o tę maskę, to jest maska do skóry głowy. Aktualnie na stronie Health Labs Care ruszyła promocja na zestawy. Ja was oczywiście nie zostawiam bez kodu. Kod PAHULSKA10. Link i wszystkie szczegółowe informacje macie w opisie tego filmu. Moi drodzy, witam się z wami z działeczki. My powoli zaczynamy pożegnanie z przyjaciółmi. Tak się rozglądam, bo Edka mam tu z tyłu. Także dzisiaj przyjechaliśmy na działkę do Zolci i spędzamy sobie dzień z Zolą i Borysem. W ogóle tak się niefortunnie składa, że Zola wylatuje dokładnie chyba 2 tygodnie przed naszym wylotem i wraca w dzień, w którym my lecimy. I jeszcze się, słuchajcie, miniemy na lotnisku, także z Zolą nie będę się widzieć najdłużej.
ponad 2 miesiące. Także robimy pożegnania. Teraz właśnie umawiamy się z wszystkimi naszymi przyjaciółmi na spotkania, tak żeby jeszcze Edek się zdążył zobaczyć ze wszystkimi ciociami i z babciami też, dlatego że weekend spędza z babciami. No? No, Edziu, to nie jest piaskownica! Edek, przez chwilę ręce myliśmy. To jest, słuchajcie, jest kretowisko. A Edek myślał, że to jest piaskownica. Misiu, chodź, musimy teraz umyć rączki. I to jest kota miseczka, wiesz? To nie jest piaskownica. Tak, kota miska. Że nie mam pojęcia, czy zachowałam dobrą chronologię tego filmu, bo cały tydzień coś tam nagrywałam i teraz próbowałam to połączyć i się już sama pogubiłam, co było kiedy. Ale mam nadzieję, że w miarę to, co nagrywałam, miało sens. Nie pisałam wam dni, bo ja nawet nie wiem, które to były dni. U nas w ogóle w aparacie jakoś dziwnie się zapisują materiały, że one mają nie tą datę. Co, Jura? No. Musimy to ustawić. Trzeba datę ustawić po prostu. Tak, nie mamy w ogóle ustawionej daty w aparacie. Część nagrywałam jeszcze telefonem. Ale taki zlepek wam zrobiłam z całego tygodnia, dawno nie było filmu. Takiego, wiecie, normalnego vloga. My jesteśmy aktualnie w hotelu, dlatego że Edek, co się śmiesz? Nic, ja też nagrywałem w hotelu, tak. Nasz widok. Edek spędzał sobotę z babcią, jedną babcią, a teraz mamy już niedzielę i teraz jest z moją mamą, ale my za chwileczkę już do niego wracamy. Ja już się stęskniłam, ale teraz poszedł na drzemkę, także... Musieliśmy trochę popracować, no, załatwić wszystko. Potrzebowaliśmy się zamknąć po prostu sami, w ciszy, spokoju i skupić się na pracy, poustalać wszystko, co się będzie działo w najbliższych dla nas miesiącach, pobukować jeszcze hotele, dokupić jeden lot. Jura ma ze mnie beka, bo zawsze jak gdzieś śpimy poza domem i właśnie jest to po to, żebyśmy się wyspali, to mi się coś dzieje, ja wstaję o 6, 7. Wstała dzisiaj o 6 rano i mówisz... Nieprawda, dzisiaj wstałam o 7. Dobra, no wstałaś o 7 i mówisz, napisz do mamy, czy wszystko okej. Okay. Ja mówię, co? Daj mi spać. Masz telefon, sama sobie napisz. Ja spałem, już nie mogłem zasnąć, bo Ewa siedzi nade mną i mnie budzi. Mam nadzieję, że już przyjdzie taki moment w życiu, że nie będziesz mnie budzić z samego rana. Całe życie cię będę budzić. Nie, no nie budź tak wcześnie. No przyjechaliśmy do hotelu, żeby sobie tutaj ogarnąć różne rzeczy. Dobra, ale przyszliśmy też po to, żeby się wyspać. Ale też żeby się wyspać, żeby spędzić czas ze sobą i też żeby Edzio spędził czas z babciami. Bo za chwilkę wyjeżdżamy i tak jak mówię, wyjeżdżamy na ponad 1,5 miesiąca, później wracamy i znowu wyjeżdżamy, więc tych wyjazdów jest naprawdę dużo, a fajnie jak... Bo w pewnym momencie Edzio już był bardzo zżyty z babciami. Tak. Wiesz. I fajnie po prostu to kontynuować, bo on jednak jak... Takie mamy wrażenie, że jak troszeczkę dłużej na przykład nie jest z babcią, no to troszeczkę jakby zapomina, a tak on lubi być z babciami. No może nie tyle zapomina, co wiadomo, że im więcej czasu się z kimś spędza, tym jest się bardziej zżyty, no. Więc sobie teraz pobył z babciami, więc fajnie, a za chwilkę my do niego wracamy już i... A ja jestem zabulona. Myślę, no następnym razem nie wstawaj w nocy, nie myśl, czy on śpi, czy nie śpi, bo jest pod babcią, z babcią i wszystko jest dobrze. Oj, dobra, jakoś ja tak po prostu obudziłam się i poczułam instynktownie. Słuchajcie, dzisiaj kupiliśmy jeszcze bilet jeden lotniczy, ogólnie mamy tych biletów od groma i ostatnio miałem taką w ogóle akcję, że nie doszedł do nas bilet, nie? Do Tokio i musiałem pisać do linii lotniczych, żeby dali nam bilet. To właśnie to jest jakaś dziwna akcja, ale ogólnie chyba ta linia Vietjet to nie jest najlepsza linia lotnicza, jaka istnieje. Takie, no, a tyle linii lotniczych, że będziemy wam zdawać... Mi się wiesz co wydaje, że ta Vietjet to jest taki wietnamski Ryanair. Mhm. A nawet może być gorzej. Może być gorzej. Bo mi koleżanka opowiadała, że nawet czasami tak się zdarza w Wietnamie, że samoloty jak przylecą wcześniej, no, to odlatują wcześniej. I zdarza się, że nawet się o tym nie poinformuje pasażera, tylko po prostu nie to, że wiecie, jest opóźniony lot i ktoś leci później, tylko oni lecą wcześniej. Po prostu samolot stoi, jest ale gotowy. Zobaczę, słuchajcie. Jaką ma ocenę Vietjet? To jest Airbus A321, to jest ten sam, który my tutaj latamy. Nowy samolot, więc spoko. Nie, no super, no, będzie zajebiście.
Fajnie, bo lecimy też sobie rano, więc przelecimy też na nową godzinę. Ogólnie, słuchajcie, to ja już nie mogę się doczekać nagrywania vlogów z podróży. Serio, nie mogę się doczekać, bo mi tak brakuje. Jutro dodam pewnie vloga, a no i zaczynamy już przygotowania do wyjazdu. No, 2 tygodnie nam zostały. Ej, ale wiesz co? My walizek nie mamy. No właśnie trzeba pojechać jutro po walizki jeszcze, nie? Musimy przede wszystkim kupić większe niż do te, które mamy. 22 kilo musimy się pakować w każdą. Żeby ten margines błędu nie był taki duży, żeby nie było 30 kilo. Moja mina, kiedy stary mówi mi, że muszę się bardzo rozsądnie spakować na 2 miesiące. A ten skut, który ci mówiłem, że to jest taki, wiesz, nasz Weezer, no? To normalnie Dreamlinerami latają. To nie jest źle, słuchaj, to będzie dobrze. Nie, chyba się tylko tego Vietjeta boję. Ale ten Vietjet nie będzie taki zły. Jeszcze długo nim lecimy. Ale w sumie leciliśmy enterem do Omanu 7 godzin. No. Zedziem. Może w Azji mój trądzik zniknie. Pamiętam, że jak byliśmy w Tajlandii, to po prostu miałam piękną cerę. W ogóle schudłam tam. I bardzo w ogóle mi sprzyjało wszystko to, co tam było. I woda, i jedzenie, i po prostu w ogóle cały ten taki azjatycki klimat bardzo ze mną dobrze rezonował. Więc mam nadzieję, że teraz też tak będzie. Będzie dobrze. A my sobie jeszcze dopijamy kawkę. To już moja druga kawusia, a całkiem w ogóle spoko. I w ogóle to miejsce jest fajne, słuchajcie, bo tutaj w hotelu jesteśmy generalnie bardzo blisko naszego domu, a tutaj w hotelu mamy taką przestrzeń, gdzie właśnie można sobie popracować, jest cisza, spokój, kawusia, piękny widok, fajne w ogóle miejsce, jakbyście szukali noclegów w Warszawie, ten hotel nazywa się Crown Plaza. Będziemy w ogóle zresztą w tej sieciówce też w Wietnamie. Kończ tego vloga, kobito. Kończyć mam? Kończ. Ja no to co? To pokażę wam widoczek i buziaczki. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał wam się... To jest najładniejszy widok. To jest najładniejszy mój widok. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Jak nie oglądaliście Zoli, to na jakim to było? Na czym? Na Maxie? Max, tak. Możecie sobie obejrzeć powtórkę na Maxie. Tak, ogólnie można oglądać na Maxie. Buziaki, pa! Pa!